Powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film? Bo nie mam jednego takiego ulubionego filmu. Każdy ma jeden ulubiony film. Nie mam jednego takiego, który mnie gdzieś tam ukształtował, wychowywał i na którym zbudowałem pomysł na siebie. Nie wiem, teraz to, co mi przychodzi do głowy, to na przykład Whiplash albo Birdman. Bo Wielkie Piękno, to są filmy, które są filmami bardzo świeżymi, bo to są filmy ostatnich lat, a to są wspaniałe filmy. To są też trudne filmy, trudne tematy, tak jak twój film Płynące wieżowce, po którym, mój drogi, stałeś się ikoną gejów. Nie wiem, czy wiesz o tym? Ja przed tym wywiadem rozmawiałam z moim przyjacielem, który jest homoseksualistą i powiedział mi, że ty jesteś w ogóle królową w tych środowiskach. Fantastycznie, bo zazwyczaj ci ludzie są bardzo wrażliwi, często zajmują się sztuką. Nie wiem, ja tego jakoś specjalnie na co dzień nie czuję, a jeżeli ten film coś zmienił, pomógł komuś coś, nie wiem, jakoś odpowiedzieć sobie na różne trudne pytania, stawić czoło ze swoimi demonami, no to fajnie, no to super, ale ja raczej myślałem o postaci, myślałem o tym, co postać ma do załatwienia, a nie myślałem o tym, co ten film może zmienić gdzieś tam w społeczeństwie LGBT. A dla ciebie, jako dla aktora, który jest głównie znany szerszej publiczności, mam na myśli mainstreamowi, jako aktor z pierwszej miłości, czy dla ciebie to nie było coś, co kompletnie przełamało ten twój taki grzeczny wizerunek ładnego chłopca? To nie jest tak, że ja grałem sobie całe życie w serialu, w telenoweli i nagle dostałem rolę w filmie, w dużym filmie, bo ja te filmy robiłem dosyć regularnie. Rzeczywiście Płynące wieżowce to jest dla mnie najważniejsza rola filmowa do tej pory, ale ja robiłem zawsze dużo różnych rzeczy. Grałem w teatrach, grałem w różnych innych serialach, robiłem mnóstwo rzeczy, więc ja siebie nie widzę jako aktora serialowego. Podobno dla kobiety nagość w filmie czy w teatrze to jest w ogóle straszne wyzwanie, trauma. No nie dla wszystkich aktorek, ale dla niektórych. A dla Mateusza Banasiuka nagość to jest luz? Nie wiem, czy luz. Jakbym się teraz miał rozebrać, pewnie bym się głupił. No Mateusz, słuchaj, wiesz. Ale zobacz, jeżeli jesteśmy ze swoją bliską osobą i się rozbieramy w sypialni, to nie mamy z tym problemu. Jak jesteśmy na basenie, to nie przeszkadza nam, że jesteśmy w bikini. Jak jesteś na plaży, to też czasami pewnie się większość... No ale jak cała Polska ogląda twoje części intymne, to nie masz z tym problemu? No ja nie widzę tych ludzi, którzy mnie oglądają wtedy, więc jestem z ekipą, która widzi mnie nago, więc to jest zupełnie inaczej. Po prostu ja muszę się trochę ośmielić w stosunku do ludzi, którzy są przy mnie, że tam jest cała ekipa. Więc ten moment bywa trochę krępujący. Czasami wręcz, jak aktorki się tak leżą w łóżku i tak się zakrywają tak całkowicie, to wygląda dziwnie. Tak, to prawda. Albo aktor kocha się, postać kocha się z dziewczyną, wstaje z łóżka i zaczyna się od razu przed nią ukrywać. No to sobie myślę, ej, no dziwna sytuacja, co on się tak przed nią wstydzi, no o co chodzi? Ja rozumiem, że to po prostu aktor nie chce się pokazać, jak wygląda, nie tej aktorce, ale to od razu, zobacz, to buduje jakąś postać, że jeżeli w takiej sytuacji partnerzy się ukrywają przed sobą, no to jakoś buduje ich, że to znaczy, że są wstydliwi, że się siebie krępują, że jakoś jeszcze mają jakieś bariery, które muszą przełamać. Mają kompleksy, no, więc to też jest jakaś charakterystyka postaci. A może ty nie masz żadnych kompleksów i dlatego tak łatwo przychodzi ci pokazywać przód i tył przed kamerą nagi? Wiesz co, muszę się zastanowić, czy zastanów. Na czym to polega, że ja jakoś nie mam problemu z rozbieraniem się. Po pierwsze dlatego, że przesunąłem już gdzieś swoją granicę tej nagości, bo kiedyś byłem bardziej wstydliwy, teraz jestem po prostu mniej wstydliwy, bo już to zrobiłem, więc już wiem, że to nie jest takie straszne. Po drugie, rzeczywiście wyglądam, przynajmniej wtedy, jak robiłem Płynące wieżowce, to dobrze wyglądałem, bo trenowałem. Każdy ma wiele niedoskonałości, ja po prostu o nich nie mówię.